Marta Szymik, witam serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Zmiana organizacji ruchu w rejonie Bazyliki w związku z rewitalizacją Śródmieścia. Informacja na temat akcji, której celem jest zebranie środków pieniężnych na zakup nowego busa dla uczestników warsztatu terapii zajęciowej przystań. Oraz przypomnienie o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą tlenek węgla. Przetarg na rewitalizację przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i Bazyliką Mniejszą pod wezwaniem Świętego Antoniego, a rynkiem został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wasbud Robert Wąs z Grodkowa. Na ogłoszony przetarg zgłosiło się 9 wykonawców. Wygrała firma z kwotą około 11 milionów złotych. Za ponad 11 milionów złotych zostaną wykonane wszystkie prace związane z rewitalizacją. Między innymi będzie to zmiana ciągu ulic Powstańców Śląskich Jana III Sobieskiego na deptak z ograniczoną strefą poruszania się pojazdów. Przebudowa placu Jana Pawła II, w tym budowa fontanny z elementami oświetlenia i nagłośnienia, zmiana istniejącego układu komunikacyjnego, budowa parkingu w rejonie Bazyliki Świętego Antoniego, budowa nowego oświetlenia ulicznego dla projektowanych placów i ciągów komunikacyjnych, czy budowa niezbędnej infrastruktury dla zaprojektowanych obiektów. Teraz należy tylko patrzeć, żeby ta pogoda, która naprawdę dopisuje nam w tym roku, nie zmieniła się w sposób radykalny, żeby nagle nie było metra śniegu i rozpocząć te inwestycje. Jak najszybciej chcielibyśmy podpisać umowę, przekazać plac budowy, wpuścić tą firmę, która wygrała, żeby zrealizowali to zadanie, na którą naprawdę rybniczanie czekają. Zadanie, które zmieni obraz naszego miasta. Rewitalizacja ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich zmieni obraz miasta, ale póki co mieszkańcy muszą liczyć się z poważną reorganizacją ruchu w tym rejonie. Od 10 stycznia całkowicie wyłączony z ruchu został plac Jana Pawła II. Przez plac nie przejedziemy już do takich ulic jak Kościuszki czy Białych. Zmiany należy spodziewać się także w sąsiedztwie Bazyliki. Między innymi na takich ulicach jak Ogródki, Damrota, Świętego Antoniego, Ligo i całej długości ulicy Wysokiej i Białych. Warto więc zwrócić uwagę na znaki i nie jeździć na pamięć. Czad zabija naprawdę. Co roku tlenek węgla zbiera śmiertelne żniwo. Ten bezwonny i bezbarwny gaz to cichy zabójca. Czad, zwłaszcza w okresie grzewczym, to plaga. Mimo licznych kampanii, akcji informacyjnych czy spotów telewizyjnych, wielu ludzi wciąż bagatelizuje problem i do sprawy podchodzi lekkomyślnie. Ilość poszkodowanych i ilość ofiar spowodowane zatruciami tlenkiem węgla w dalszym ciągu utrzymują się na tym samym poziomie. Ja tu muszę powiedzieć, że nasze możliwości operacyjne w zasadzie się już wyczerpały. No, w dalszym ciągu, mimo to, że mamy naprawdę bardzo nowoczesny sprzęt, potrzebujemy kilku do kilkunastu minut na to, żeby dojechać do osoby poszkodowanej, do zdarzenia, w którym musimy pomóc. Bardzo często jest jednak za późno. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku zwraca uwagę na proste urządzenie, które może uratować życie, chociażby w oczekiwaniu na straż pożarną. Czujka tlenku węgla daje czas na odpowiednią reakcję, nim jest już za późno. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Czad zabija. Naprawdę. Nie daj zabić siebie i swojej rodziny. Kup czujnik tlenku węgla i żyj. Czujka tlenku węgla przede wszystkim nastawiona jest na wykrywanie właśnie tlenku węgla, czadu. I ona w bardzo szybkim czasie wykryje i zaalarmuje mieszkańców, że taki gaz znajduje się w atmosferze. Tlenek węgla może być emitowany przez piecyki naftowe i gazowe, kotły na paliwo stałe i gaz, kominki czy gazowe podgrzewacze wody. Aby uchronić się przed czadem, ważna jest również odpowiednia wentylacja pomieszczeń. Najczęstszą taką przyczyną, którą stwierdzamy po dojeździe na miejsce zdarzenia, to są przeszczelnione mieszkania, czyli brak wentylacji.
W akcji prowadzonej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Czad usypia czujność, która jest częścią kampanii wpisanej w działania programu Nie dla Czadu, wzięła udział również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. W jednym z rybnickich centrów handlowych przygotowano tematyczną ekspozycję. Znajdziemy tam prace dzieci, strój strażaka czy cenne wskazówki i informacje na temat Czadu. Więcej informacji o groźnym tlenku węgla można również szukać na stronie Rybnickiej Straży Pożarnej. Zbieramy na busa. Z takim właśnie hasłem ruszyli w świat podopieczni, wolontariusze oraz opiekunowie warsztatu terapii zajęciowej numer 1 przystań w Rybniku. Celem akcji jest zebranie pieniędzy na zakup nowego busa dla niepełnosprawnych uczniów warsztatu. Obecny bus, którym codziennie przemieszczają się wychowankowie, jest w złym stanie technicznym. Nie tylko dużo pali, ale przede wszystkim jego ciągłe naprawy narażają warsztat na koszty, przyznaje koordynator akcji Piotr Puchała. Nowy pojazd jest więc niezbędny. To musi być specjalny bus ze wzmocnioną podłogą, szynami, dodatkowymi pasami. Wszystkie atesty musi mieć, dlatego to też ten koszt jego wzrasta w porównaniu do takiego zwykłego 9-osobowego busa. Stary bus został zakupiony dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz takiej możliwości nie ma, jednak pracownicy WTZ postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i zebrać pieniądze w inny sposób. W placówce powstał specjalny sztab, którego zadaniem jest przeprowadzanie różnego rodzaju działań, aby zebrać odpowiednią kwotę. Akcja Zbieramy na busa wystartowała w grudniu ubiegłego roku. Mamy zadeklarowane, zebrane ponad 20 tysięcy złotych. Potrzebujemy co najmniej 100 tysięcy, żeby zakupić nowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wolontariusze pieniądze zbierają m.in. na kiermaszach. Są też symboliczne cegiełki czy wpłaty indywidualne. Zrobiliśmy 3 zbiórki publiczne, kiermasze podłączone pod zbiórkę publiczną, na którą mamy zgodę prezydenta miasta Rybnika. Pierwsza odbyła się w Muzeum Rybnickim przy okazji otwarcia wystawy, gdzie też pracownicy zrobili taki mały pokaz mody w klimacie lat 30. Tam zebraliśmy 514 zł. Następny kiermasz był przez weekend w jednym z centrów handlowych rybnickich Focus Mall. Tam udało nam się ponad 7 tysięcy zebrać. No i jeszcze mieliśmy dwudniową taką zbiórkę do puszek kwestarskich na rynku. Placówka przystąpiła również do akcji nakrętki, a w ich zbieraniu pomagają rybnickie szkoły i przedszkola. Obecnie trwają przygotowania do charytatywnego balu karnawałowego. Impreza odbędzie się 15 lutego w sali Okrąglak w Rybniku. Całkowity dochód z balu zostanie przekazany na konto akcji Zbieramy na busa. To jednak nie koniec. W planach jeszcze sporo innych przedsięwzięć i spotkań. Planujemy jeszcze kabareton, planujemy bieg po busa, ale to wszystko stopniowo będziemy na pewno mieszkańców Rybnika informować. Nie chcemy wszystkiego naraz zdradzać, bo to też gdzieś się potraci. Teraz skupiamy się na balu. Akcja realizowana jest pod honorowym patronatem prezydenta miasta Rybnika Adama Fudalego. Więcej informacji na stronach www.wtzprzystań.pl oraz www.zbieramynabusa.pl. Do koncertu zespołu 30 Seconds to Mars w Rybniku pozostało jeszcze trochę czasu. Póki co z coraz większym rozmachem rusza kampania reklamowa tego gigantycznego muzycznego przedsięwzięcia. Jedną z pierwszych akcji promocyjnych przygotowanych przez organizatorów, czyli firmę MJM Prestiż oraz Urząd Miasta Rybnika, jest gigantyczna, wielkoformatowa reklama, która znajduje się w centralnym punkcie Warszawy, a dokładnie na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, tuż przy Pałacu Nauki i Kultury. Z pewnością nie da się jej nie zauważyć. Na konferencji prasowej zorganizowanej w grudniu w rybnickim magistracie przedstawiciele z agencji koncertowej MJM Prestiż podkreślali, że wartość całej kampanii promocyjnej wyniesie około 10 milionów złotych. Fani zespołu z rockowym pazurem mogą jeszcze skorzystać z wyjątkowej promocji. Już tylko do 14 lutego potrwa sprzedaż wejściówek w promocyjnej cenie. I tak za najtańszy bilet zapłacimy 135 zł, zaś za najdroższy VIP-owski 699 zł. Po wyznaczonym terminie cena biletów wzrośnie o 20 zł. Sprzedaż wejściówek na koncert formacji 30 Seconds to Mars już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem. Najlepiej bilety sprzedają się w największych miastach w Polsce, a w szczególności w stolicy. Najwięcej do tej pory biletów sprzedano jednak w samym Rybniku. W internetowej sprzedaży prowadzi Warszawa, za nią uplasował
stał się Kraków, Wrocław, Rybnik i Łódź. Jak informują organizatorzy, w Rybniku na koncercie pojawią się również fani z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy i Ukrainy. Wejściówki na koncert są dostępne w sprzedaży internetowej na takich stronach jak www.imprezyprestiż.com, ebilet.pl, eventim.pl czy ticketpro.pl, jak również w takich salonach jak Empik, Mediamarkt i Saturn. Tegoroczna gwiazda wzbudza duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Muzycy do tej pory sprzedali ponad 10 milionów płyt na całym świecie. W trakcie występu artyści będą promować swoją najnowszą płytę. Rybnik znalazł się wśród 22 miast, które odwiedzi zespół w ramach tegorocznej trasy koncertowej. W sumie formacja zagra 50 koncertów. Usłyszymy ich i zobaczymy m.in. w Londynie, Paryżu, Moskwie czy Buenos Aires. Rybnik to trzecie najmniejsze miasto, w którym wystąpią. Do tej pory na stadionie miejskim w Rybniku gościły takie muzyczne gwiazdy światowego formatu jak Bryan Adams, Guns N' Roses czy Rod Stewart. I to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.